Zabieramy się dzisiaj za wymianę rozrządu. Nie patrzyłem jeszcze, co tu muszę rozebrać, ale sobie tak zrobię z własnego doświadczenia. Wyjmę sobie tutaj puszkę filtra, rurę tutaj od filtra, łapę silnika, podłogę silnika, podlewaruję sobie wszystko, zobaczymy jak to nam będzie tutaj się rozbierać wszystko. No i cóż, miejmy nadzieję, że dzisiaj się to uda zrobić. A jak nie, to dokończymy sobie jutro. Zobaczymy, ile czasu zejdzie. Zaczynam, godzina jest chyba 10. 10 jest, dajmy na to. Zobaczymy, później wam powiem, o której wyjąłem, o której skończyłem. Zobaczymy mniej więcej, ile się schodzi z takim rozrządem. Pierwszą rzecz, którą zrobię, spuszczę sobie płyn, wykorzystam do tego celu tutaj ten przewód, tą złączkę, zdejmę jedną z opasek i po prostu zdejmę węża, no i spuścimy płyn tak, żeby nam już nie kapał, wtedy sobie to poskładam. Można też gdzieś tutaj na pompce to zrobić, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Wydaje mi się, że ten wąż tak będzie tutaj dużo lepszy. Zawsze więcej zleci tego płynu, bo jest troszeczkę niżej i większa średnica, więc szybciej zleci. Także zabieram się za pracę. Okay. Pierwszą czynność mamy zakończoną, płyn mamy spuszczony, węże mamy już pozakładane, tak więc zabieramy się teraz do części numer 2. Częścią numer 2 w moim przypadku będzie zdjęcie tutaj całego dolotu. Odepniemy sobie wiązki, położymy sobie tutaj na zbiorniczku. Teraz sobie odkręcimy najpierw dolocik tutaj przy turbince na dole. Nie wiem, czy tam jest dokładnie miejsce połączenia z turbiną, no ale dajmy na to. Teraz luzujemy sobie tutaj przy samym filtrze. Tutaj dość luźno było, nie wiem, czy to było nawet dokręcone tak jak trzeba. No ale nic, to mamy odkręcone. Zdejmiemy sobie teraz rurkę. Rurka dobrze siedzi. Więc użyjemy sobie śrubokręta, żeby tutaj podważyć delikatnie tą gumę. Się tutaj ładnie nam zwulkanizowała, dlatego nie chciało zejść. Okay. Teraz na dole zrobimy to samo. Trzeba poluzować troszeczkę opaskę. I to samo śrubokręcie delikatnie podważyć, tak żeby nam tam ładnie się odwulkanizowało i zeszło. Okay. No, powinno już iść. Powinno iść. A iść nie chcę. No jeszcze muszę podważyć.
delikatnie. Taka niby prosta czynność, a jednak trzeba się namęczyć. Jeszcze sobie poluzuję troszeczkę. Dobra, chyba już jest koniec. No i dobra. Zlazło. Teraz możemy sobie obejrzeć naszą rurkę, czy nie ma pęknięć żadnych. Bo takie rzeczy też się zdarzają. Niby auto jest nowe, ale nigdy nie wiadomo, tu jakaś była kolizja, może nie było kolizji, cholera wie. Dobra. Teraz zabierzemy się za nasz boksik. Mamy tutaj jeden klipsik. Tutaj mamy drugi klipsik. Ściągamy puchę górną. Przy okazji zobaczymy stan filtra. Tu filtr przeważnie jest zawsze czysty. Brudy zaczynają się od drugiej strony. No, chyba był serwis robiony. Bo jest czysto. Ale my i tak filtra wymieniamy. Teraz zdejmiemy sobie puszkę. Puszka tutaj nam się trzyma. Na jednej dziesiątce prawdopodobnie. No i to mamy. Od dołu mamy rurkę, którą trzeba rozpiąć. Dobra, rurka jest rozpięta. Teraz zostaje dziesiątka. I jeszcze tutaj będziemy musieli sobie wypiąć tą rurę zasilającą. Grubą, ale to za chwilę. Najpierw jeszcze sobie co zrobię, to sobie zatkam do locik, żeby tam nie wlatywały nam jakieś brudy, żeby było czysto. Użyję sobie do tego takiej bąbelkowej folii. Teraz ewentualnie jak coś wpadnie, to będę mógł sobie to wyjąć. Dobra, może najpierw jeszcze ten dolocik tutaj zdejmę. Widzę, że to nie będzie takie. Proste, ale muszę to ściągnąć. Troszeczkę wziąć większy śrubokręcik. To jest takie miejsce, żeby odblokować zapadkę. O, chyba się tu odblokowało. Nie, jeszcze nie. Nie jest to takie.
Proste, panowie. No ale nic. Dobra, może odkręcę najpierw. Może odkręcę najpierw filtr, podniosę to do góry i wtedy sobie to spokojnie wyjdzie. No dobra, mamy śrubę już odkręconą. Zobaczcie, poluzowałem sobie to wszystko. Jeszcze mi tylko ten wężyk tutaj jeszcze został. Coś tu go mocno trzyma, ale nic, wezmę sobie śrubokręcik i sobie tam ładnie zaraz podważymy i go zdejmiemy. Dobra, teraz wam pokażę, co mielibyście w silniku, gdyby nie filtr powietrza. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie. To wszystko byście mieli w silniku, gdyby nie filtr powietrza. Także trzeba będzie to wymyć, wyczyścić i przygotować do założenia nowego filtra. Teraz szybki rzut oka, jak to wygląda z tej strony. Zobaczcie, mamy górną pokrywę. Wydaje mi się, że będzie dość dobre dojście tutaj do wszystkiego. Tak więc zaraz sobie podlewaruję silnik i będę mógł zdjąć łapę i poduszkę. Zobaczcie, tam jeszcze mamy jakąś chusteczkę, prawdopodobnie od sprawdzania oleju. Ktoś tutaj sobie zostawił, ale nie potrzebujemy. Komuś po prostu wpadło. No. Nie widzę tutaj oznak, żeby silnik był demontowany. W miarę to wygląda ok. Dobra, zabieram się za poduszkę. Mamy już podstawkę pod silnikiem. Teraz zabiorę się za odkręcenie poduszki. Silnik jest bezpieczny, można sobie spokojnie tutaj odkręcać. Oczywiście najpierw wszystkie te śruby, które tutaj widzicie. Na końcu sobie zdejmę poduszkę i tutaj całą tą łapę silnika. No i dobra, odkręcamy najpierw tutaj poduszkę sobie. W sumie to w jakiej kolejności to byście nie odkręcili, to i tak będzie dobrze. Dość mocno to dokręcone, ale nic, idzie. No, chyba tutaj przesunąłem. Klucz 18. Teraz zabierzemy się za 13. Nie wiem, czy to widzicie. Tutaj mamy masę silnika. Mamy nakrętkę odkręconą. No i teraz stają nam trzy śruby na 16. Jedna poluzowana, druga poluzowana, zdejmiemy sobie masę. No teraz tutaj się nie przyda do niczego
i śruba numer 3. Pamiętajcie, że ta śruba numer 3 musi być w tym miejscu, żeby później swobodnie przykręcić tą masę, tak jak było. Żebyście sobie nie wkręcili na przykład tutaj, bo później ta masa możliwe, że wam nie sięgnie. A zaprojektowane jest to, żeby weszło w to miejsce. Ok, zostały nam jeszcze dwie śrubeczki. Odkręcę najpierw zewnętrzną, a później będę kręcił centralną. Wydaje mi się, że dość długi odcinek wyjdzie tutaj z tego rozrządu, no ale niech będzie długi. Ktoś, kto będzie chciał rozrząd wymienić lub się za to wziąć, to po prostu będzie wiedział, ile czeka go pracy. O, proszę bardzo. Łapa zdjęta. Ile czeka go pracy i ile to czasu mniej więcej może zająć. No nie wszystko jestem w stanie wam pokazać, ale na pewno dużą część tutaj wam pokażę. Dobra, teraz zabieramy się za łapę silnika. Nie, weźmiemy sobie, odkręcimy jeszcze poduszkę samą. Miejmy nadzieję, że... O, dobra, zmieścicie się razem z kluczem. Teraz na śrubie dolnej poduszki mamy też masę przykręconą. Jest to masę znowuż 13 i będziemy ją odkręcać. Ale wykręcimy sobie najpierw tą śrubę do końca. Założymy sobie 13, odkręcimy sobie, tak jak wam mówię, sobie masę odkręcimy. Oczywiście zapamiętajcie sobie położenie tego przewodu masowego, żeby tak samo wam się później ułożył. Wylatuje. Troszeczkę jest brudny, ale sobie przeczyścimy go i nasmarujemy przy montażu. Dobra, i teraz mamy jeszcze dwie śrubki, które musimy odkręcić, żeby wyjąć poduszkę. Tu nam taki uchwyt przeszkadza, nie wiem czy nie trzeba będzie go zaraz odkręcać. Na moment to. No powiem wam, że tutaj dokręcona. Dobra, poszło. Jak raz się odkręci, to później idzie. Dobra, chyba będę musiał klucz łamany założyć, znaczy taką przeduszkę łamaną, wtedy to odkręcę. W ogóle wydawało mi się, że jest za dużo płynu w tym aucie. Nie wiem czym to było spowodowane, ale takie miałem wrażenie, że jest za dużo. Słuchajcie, może nie trzeba tej poduszki zdejmować koniec końcem, bo możliwe, że
uda Wam się to zrobić bez tego zbędnego ruchu, ale ja wiem z własnego doświadczenia, że czym więcej teraz sobie zdejmiemy, tym łatwiej nam będzie później ściągnąć nasz rozrząd. Po prostu czasami trzeba się narobić, żeby coś zrobić. Tak właśnie ja sobie to zrobię, że zdejmę tą poduszkę kompletnie. Będę miał dużo, dużo więcej miejsca i nie powinno mi tutaj nic zaskoczyć. Śruba powoli idzie. Może się już odkręciło. O, można rękami. Rękoma, jak to woli. No i dobra. Poduszka wylatuje. No i elegancko. Teraz zabiorę się za łapę silnika. Dobra, za czym się zabierzecie? Za samą łapę silnika. Musimy sobie jeszcze odkręcić tutaj dwie śrubki na torksa. Dodajże, już Wam mówię, 30. Jedna tutaj śrubka trzyma nam dolot do turbiny. Śruby się nie da wyjąć, więc zostaje. A druga śruba trzyma uchwyt taki metalowy tutaj do bodajże pompki wody i jakiegoś przewodu od klimatyzacji. O, zobaczcie, to musi być luźno, więc trzeba to odkręcić. I myślę, że to już wystarczy. Chyba, że tam jeszcze jakiś jest uchwyt od dołu. Zaraz zobaczę sobie od dołu, zajrzę, jak to wygląda. Możliwe, że tam jeszcze jakaś śruba jest. No dobra, śrub tam żadnych nie ma od dołu, więc odkręcam łapę. Łapę przy silniku. Miejmy nadzieję, że zejdzie bez żadnych problemów. Widoczne tylko trzy śruby. Śruby dość długie. Ale dostęp jest, nie trzeba nic tutaj silnika podnosić ani opuszczać. Czasami te śruby w innych autach, na przykład Volkswagen chyba CC robiłem, albo Passat. Każdy tam sobie to nazywał jak chce. To mi ta śruba wchodziła w podróżnicę. Zobaczymy, jak to będzie. Zobacz, wyszła ładnie. Jak wtedy mi to tą podróżnicę wchodzi, no to albo trzeba silnik opuszczać, albo podnosić tak, żeby śruba wyszła i się nam nie blokowała. Czasami są wycięcia w podróżnicach na takie śruby, ale to już w zależności od modelu. Dobra, mam trzy śruby wykręcone. Zobaczmy, czy nasza łapa tutaj się teraz podda. Dobra, zdejmę sobie obudowę tutaj rozrządu, bo ona już nam jest teraz w tym momencie niepotrzebna. Łapa musi wyjść teraz. Chociaż jakoś tak współpracować nie chcę, szczerze mówiąc. Zdaję tam się.
próbę. Może ona nam trochę przeszkadza. No dobra. Trzeba było odgiąć tam tą blaszkę, uchwyt. Dobra, mamy wyjęte. To sobie później troszeczkę przemyjemy. I jedziemy dalej z koksem. Ok, co my tu teraz dalej potrzebujemy zrobić? Pompa jest bez czujnika, w Passacie była z czujnikiem. Ok, tu mamy przewód od klimatyzacji, miejmy nadzieję, że nam nie będzie przeszkadzał. No dobra, teraz siebie zabiorę za poluzowanie koła pasowego i zdjęcie paska alternatoro klimatyzowanego. Jak to można tak nazwać w ogóle? W każdym bądź razie ładnie tu czysto w miarę jest. Tutaj nam się wszystko zgadza. No dobra, zobaczymy jak ten rozrząd później wygląda, w jakiej on jest w stanie. Fizycznie wygląda dość dobrze, ale niekoniecznie musi tak być. Zobaczcie, tutaj ten plastik luźny. Jeszcze nic nie odkręcałem, a jest luźny. Zaraz odkręcimy sobie śrubkę. Jest troszeczkę większa. Ciekawy jestem, śruba była dość mocno dokończona. Jestem ciekawy, dlaczego ten plastik tutaj jest luźny. Możliwe, że on po prostu jest tak skonstruowany. Możliwe. Duże prawdopodobieństwo jest takie, że on taki skonstruowany. Dobra. Jedziemy dalej. Tak więc wchodzę teraz sobie pod auto i będę odkręcał to koło pasowe. No i dobra, koło pasowe mamy zdjęte. Możemy zdejmować dolną obudowę. No i dobra, mamy już pokrywę naszą poluzowaną, ale tak jak w przypadku Passata, obudowa jest jednorazowa, ale ja ją zdejmę bez łamania. Tutaj jest taka zapadka pod kołem, pod tą śrubą, później wam pokażę, o co chodzi. Volkswagen zrobił to tak, żeby to urywać. Miejmy nadzieję, że uda mi się to. Uda się to zdjąć bez psucia tego. Chociaż gwarancji nie ma.
musiałem się uzbroić w mały śrubokręt i po prostu będę musiał to sobie podważyć. W pasacie mi się to udało. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, jak to będzie w transporterze. Wiem, o co chodzi już. Widzę tą zapadkę tu od dołu. To jest kwestia tego, żeby to wyjąć, żeby tego nie popsuć. No i dobra. Zaraz sobie poluzuję i to wyjmę. No dobra, teraz ustawimy sobie rozrząd, założymy sobie blokadę na dole, kręcimy oczywiście zgodnie z ruchem wskazowego zegara, nie odwrotnie. No i tutaj mamy taki otwór w kole wałka rozrządu i ten otwór musi się pokryć z otworem w głowicy i tutaj też będziemy blokować. Tak samo na pompie paliwa. No i dobra, mamy tu blokadę założoną. Na dole mamy założoną blokadę. Jeżeli chodzi o pompę paliwa, ona nie zawsze tam wchodzi, więc tu odpuszczamy sobie, poluzujemy sobie tą małą śrubkę tutaj. Wtedy nam to koło tutaj się poluźni. Oczywiście tutaj tą śrubę też musimy poluzować. Tu mamy taką strzałkę jeszcze na kółku. Ona musi iść do góry. No i cóż, odkręcamy sobie wszystkie koła, napinacze. Zaraz odkręcę ten napinacz, zobaczymy sobie, jak wyglądają nasze rurki.